Dzień dobry, dzisiaj gościem dziennika jest pan poseł Janusz Zemke, Lewica. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie witam. Pośle, temat jest oczywisty. Tragedia w Pakistanie. Komisja, w której pan zasiada, Komisja do Spraw Służb Specjalnych, już wkrótce będzie poznawała okoliczności tego, co się stało w Pakistanie, właśnie tego, co rząd robił w tej kwestii, by uratować Polaka tam więzionego. Czego się spodziewacie? No więc ja się spodziewam przede wszystkim bardzo szczegółowych informacji od trzech instytucji, od szefa wywiadu cywilnego, od szefa wywiadu wojskowego i od szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w tego w strukturze funkcjonuje Centrum Antyterrorystyczne, co konkretnie narobiono, ale kładłbym silny nacisk na słowo konkretnie, czy to polegało głównie na kontaktach z władzami i ze służbami pakistańskimi, czy też szukano kontaktów na przykład ze służbami innymi, jak to wyglądało, co nam zaproponowano, czy jakaś inna służba Wielkiego Państwa w rozwiązanie tej dramatycznej sytuacji się zaangażowała, czy też nie. Więc mamy sporo pytań, bo musimy mieć także jasność, czy jesteśmy traktowani w tej takiej wspólnocie międzynarodowej, w tym także we wspólnocie służb, bo jest coś takiego nieformalnego, jako państwo, któremu warto pomagać, bo sami możemy mieć za chwilę kłopot, być może trzeba się zwrócić z prośbą do Polaków o pomoc. Więc to będzie ważna wiedza. Sądząc z pana wypowiedzi dotychczasowych, tak jak na przykład dzisiaj w jednej gazecie widziałem pana wypowiedź, że uważa pan, że polskie państwo tutaj nie stanęło na wysokości zadania, pan ma przekonanie, że coś tam jednak nie zadziałało? Pan, ponieśliśmy w walce z terrorystami porażkę. Jak ktoś uważa, że jest wszystko, że tak powiem, do wytłumaczenia, to jest moim zdaniem będzie. Znaczy, ponieśliśmy porażkę, dlatego że było porwań obywateli polskich w ostatnich kilkunastu latach sporo. To nie jest porwanie pierwsze, przecież chociażby Kaukaz, gdzie było kilka porwań, Irak, czy Nigeria, czy inne sytuacje. Tu mamy jednak do czynienia z pierwszym przypadkiem, kiedy porwany obywatel naszego państwa zginął. To jest przypadek pierwszy, więc każdy taki pierwszy przypadek musi nas zastanawiać. No i pytanie, które w związku z tym się pojawia, jest takie, ci terroryści w Pakistanie mają, z tego co wiemy, także porwanych obywateli innych krajów, prawda, Amerykanina, czy Chińczyka, czy jeszcze innych państw. Co to się stało, że ten wyrok wykonano na Polaku? Czy to jest nie tylko przypadek, a też nie wykluczam, tam się toczą walki, być może jest to jakiś przypadek, czy też no, okazało się, że jakby mimo czterech miesięcy jednak nie zdołano w sposób, że tak powiem, skuteczny do tych terrorystów dotrzeć. I to jest oczywiście porażka państwa, to jest oczywiście porażka Pakistanu w pierwszym rzędzie, ale nasza także, bo ja zakładam, że władze polskie różne inicjatywy przejawiały. No, finał jest taki, jaki jest, więc możemy mówić w tym konkretnym przypadku o dotkliwej porażce w konfrontacji z terrorystami. Jakby pan skomentował dzisiejszą wypowiedź wicepremiera Schetyny? Myślę, że to może być sensacja dnia, że rozważana była próba odbicia zakładnika. No tak, ale to jest przez kogo? Bo ja zakładam, że takiego odbicia mogły dokonać służby pakistańskie. Być może właśnie, być może to tłumaczy taką gwałtowność działania terrorystów, bo coś się stało, prawda, bo jednak coś się stało, bo uważano cały czas, że jest do tych terrorystów jakieś tam dojście, oni wydawali komunikaty i nagle w sposób taki gwałtowny dwa czy trzy dni temu to się wszystko załamało, więc mówię, być może to wynikało z tego, że armia pakistańska stara się w tej części Pakistanu z terrorystami skuteczniej walczyć i oni ocenili, że już nie są w stanie dalej kluczyć, chować się, unikać konfrontacji. Być może także zorientowali się, że jest przygotowana próba odbicia. No w każdym razie coś się musiało gwałtownego stać, że podjęto taką bardzo gwałtowną decyzję, bo powiedzmy sobie wprost, to nie jest żaden sukces terrorystów. Terroryści żadnego ze swoich pierwotnych celów nie osiągnęli, bo nikogo nie wypuszczono z więzień, operacja wojskowa nie została przerwana, terroryści okupu nie dostali, więc to jest oczywiście nasza porażka w walce z terroryzmem, ale to jest także absolutnie porażka terrorystów. Ja myślę, że wręcz przeciwnie, terroryści na tym barbarzyństwie tracą tylko, bo ludzie widzą, że mamy do czynienia z absolutnie bezwzględnymi mordercami, więc terroryści tutaj żadnego celu nie osiągnęło. Więc to, co pan premier Schetyna mówi, być może przygotowywano się do takiego odbicia, ale mówię,
wyłącznie w kategoriach być może dlatego, że poza wypowiedzią pana premiera Szetyny żadnej wiedzy nie mamy. Opozycja jest bardzo wstrzemięźliwa w komentowaniu tej sprawy. Dlaczego panowie tak ostrożnie to komentujecie? Czyżbyście się bali, że gdyby to był rząd wasz, nie wie pan, bylibyście w takim samym kłopocie? Nie powiem panu, w czasach, kiedy byłem w rządzie w latach 2001-2005, miało miejsce kilka porwań i to takich bardzo groźnych, bo przypomnę chociażby porwanie pana Kosa w Iraku, czy też pani Borcz. W sytuacji, kiedy porwano Brytyjkę, Włoszkę i Polkę i kiedy no, terroryści zdecydowali się na wykonanie egzekucji na jednej z tych kobiet, więc sytuacja była niebywale poważna. Ale wie pan, ci, którzy mieli styki z takimi sprawami, ja musiałem mieć, pracując z tym styki, dobrze wiedzą, że wszystkie te rozwiązania były zupełnie niestandardowe i ja jestem bardzo, tak powiem, ostrożny w oskarżaniu kogoś, że czegoś nie dopełni, bo pamiętajmy, że gdyby udokumentowano jakieś zaniechania z naszej strony, no to w jakimś stopniu można by mówić o współodpowiedzialności za ten dramatyczny finał, prawda? I trzeba być moim zdaniem... Przyczepię się jednego słowa, które pan bardzo mówi. Ostrożnym formułowaniu takich zarzutów. Działania standardowe. Politycy opozycji, a także specjaliści po cichu mówią, że prawdopodobnie działania standardowe, czyli dyplomatyczne, były zachowane jak najlepszym porządku, że jest pytanie o zachowanie niestandardowe, czyli jest, służby, tak? Tak jest, to nazwie pan główne pytania w takich sytuacjach, bo jeśli chodzi o oficjalną, bo jakby państwo może reagować dwojako, prawda? Może reagować w oficjalny sposób, czyli to jest skomunikowanie się rządów, minister spraw zagranicznych i tak dalej. Przypuszczam, że tutaj od tej strony to wszystko wygląda prawidłowo, ale kluczem w takiej sytuacji jest działalność niestandardowa służb, bo my pamiętajmy, że my na tamtym terenie no nie mamy żadnych żołnierzy, żadnych, że tak powiem, samodzielnych możliwości działania, więc musimy tutaj polegać na pomocy innych i docierać, i to się proponuje różne rzeczy, różne rozwiązania. Ja dam taki przykład. Nie mogę oczywiście mówić o szczegółach, ale w jednej sytuacji w Iraku bardzo nam pomógł wywiad państwa, które oficjalnie w sposób zdeterminowany sprzeciwiało się amerykańskiej interwencji w Iraku, prawda? Więc wydawałoby się, że kraj, który negatywnie oceniał interwencję w Iraku, który negatywnie oceniał naszą obecność w Iraku, będzie się trzymał z daleka od takich spraw, a to państwo udzieliło nam bardzo skutecznej pomocy, ja chcę to wyraźnie powiedzieć, bardzo skutecznej pomocy, no my, państwo, które potępiało te interwencje, ale no, oni tam od nas chcieli pomocy w jakiejś innej sprawie, więc daję tylko taki przykład, że czasami są to takie rozwiązania bardzo niestandardowe, a w innej sytuacji w Iraku dużej pomocy udzielił nam jeden z czołowych przywódców sunnickich. Zorientowaliśmy się, że ma takiego ukochanego kilkunastoletniego syna, który ma kłopoty z sercem, choruje i wtedy zaproponowaliśmy, żeby to dziecko przeszło w Polsce operację udaną i ten człowiek nam w kilku ciężkich sytuacjach w Iraku pomógł. Daję tylko te dwa przykłady, żeby czyli pokazać, że są jednak różne takie niestandardowe. Komisja pytała, czy takie sposoby były wypróbowane. To znaczy, główne pytanie jest takie, czyśmy poprzestali na kontaktach z władzami i ze służbami Pakistanu i jak w ogóle na naszą prośbę, bo zakładam, że takie prośby były, zareagowały służby innych państw. To jest naprawdę niebywale istotna wiedza, bo możemy mieć do czynienia z różnymi, podobnymi no, sytuacjami. One się niestety zdarzają cały czas i musimy mieć pewność, że inne państwa traktują te nasze prośby z najwyższą powagą, nie tylko na takiej zasadzie, że je przyjęły, zarejestrowały, tylko że rozumiem. Podejmują aktywne działania. Dziękuję. O to się będziemy pytali. Janusz Zemke, poseł Lewicy, był gościem dziennika.